Pytajcie, co prawda zima w tym roku nie była taka znowu straszna i ostra, ale zobaczcie, co na działce porobiło mi się z prętami od suszarki. Suszarka kosztuje 40 zł, 50 zł taka. No ale po co, jak można to po prostu naprawić. Linki są dobre, bloczki są dobre, malowanie odpada, naciąganie czegoś też odpada, ale można użyć takich rurek instalacyjnych. Zobaczcie, ja tu akurat mam 16, bo ta 16 idealnie tu zaraz mi wejdzie. Tu poniszczone są też te końcówki, takie w strasznym stanie są, widzicie, o, wyrzucę te końcówki i tu już na próbę przewierciłem sobie tu otwór, czyli sznurek pójdzie tu, nałożę, to suszarka będzie jak nowa. Zacznę od pozbycia się tego starego plastiku, który tu po prostu jeszcze jest. Zobaczcie, on bez problemu nam zejdzie, bo jest już tak popękany. Jeszcze chciałem dodać, że taka rurka instalacyjna, akurat w tym przypadku ja zapłaciłem złoty chyba 40 przed włożeniem tu w tą instalacyjną. Dobrze by było nasmarować to jakąś oliwką czy jakimś olejem, żeby częściowo zabezpieczyć. Przed włożeniem do tej rurki, jeżeli już żeście przewiercili tu po prostu otwory, trzeba to odznaczyć. Ja tu jeszcze dodatkowo mam takie korki po szampanie. Mam ich dość dużo. Do różnych celów wystarczy tu tylko oddeklować. Tu mamy coś takiego. I tu zobaczcie, sobie nałożę i z jednej, i z drugiej strony. A to lubię takie science fiction. O! Także w razie co, gdyby suszarka była i ktoś by się schylał czy coś, zawsze jest jakieś po prostu zabezpieczenie.